Witam w moim następnym, można powiedzieć, mini poradniku, ponieważ nie będzie to typowy poradnik. Jest to poradnik z programu FL Studio, w tej chwili w wersji 10. Pokażę Wam, jak po prostu zacząć się nim bawić, taka podstawowa jakaś melodia, coś w tym stylu, no, zobaczycie, o co mi chodzi. Ja użyję wtyczki Nexus, ponieważ najlepiej mi się na niej pracuje. Jaki by tu dźwięk dać? Powiedzmy German Trumpet 3. Brzmi on tak. Więc klikając prawym na wtyczkę i wybieramy piano roll, dzięki czemu jesteśmy przenoszeni do tak jakby klawiatury, na której ułożę sobie najpierw linię basu. Brzmi ona tak. No, najbardziej typowa. I przesuwamy o jedną tak jakby kratkę w bok, ponieważ pomiędzy nimi będzie kick oraz nasza melodia. Na głównym oknie mamy właśnie nasze patterny, czyli tak jakby wzory. Tutaj mamy naszą playlistę, na której układamy te patterny, a więc gdy mamy pierwszy nasz z basem, wciskamy go. Jak widzimy, jest już tutaj na naszej liście. I dodamy stopę. Wciskamy na ten plusik, żeby zatworzyć nową warstwę. Ja mam ściągniętą paczkę VEC, czyli Vengeance Essential Club Sound, Bass Drums i klubowe kiki nas interesują. Taki najbardziej klubowy. Wciskamy na niego prawym. Cztery uderzenia, co cztery kratki, tak jakby. Dzięki temu mamy typowe klubowe uderzenia. Umieszczając go na playliście tak samo jak poprzednią. Musimy patrzeć właśnie, czy mam oznaczony jedynkę czy dwójkę, ponieważ jedynka to jest nasz bas. Nawet możemy na niego nacisnąć rename i wpisać bas. Dzięki temu mamy go podpisany jako bas. Drugi podpiszemy oczywiście jako kick. I brzmi on tak. Klikamy tutaj, zmieniając między. Tu jest pattern właśnie nasz, czyli sam bas. Klikając na to jeszcze raz, naciskam, mamy zieloną lampeczkę przy song, czyli naszej piosence, i razem z stopa, razem z basem brzmi mniej więcej tak. Nic specjalnego, prawda? Za dużo basu to nie ma. A więc naciskamy prawym na naszą wtyczkę. U mnie jest to Nexus, przypominam. Klon. Wchodzimy jeszcze raz w piano roll. Możemy to zrobić klikając na naszą warstwę. Zaznaczamy całość Ctrl A, Ctrl C. Wciskamy następnie, potem piano roll przy drugiej warstwie i wklejamy. Dzięki temu mamy tak jakby głębsze. Zobacz, ja tutaj się wyłącza tak jakby tę warstwę. Ja wyłączę jedną, zobacz, jedna brzmi tak. Sama warstwa. Podwójna warstwa brzmi już tak. Jest mocniejsza, ale nie o to mi chodzi w tej chwili. Ja sobie dorzucę do tego jakiś właśnie basik. Może być. I teraz ze stopą brzmi on już całkiem fajnie. Więc gdy mamy już nasz bas i naszą stopę, możemy zająć się tworzeniem naszej melodii. Ja to zrobię na tym samym okienku, gdzie jest bas. Później sobie ją wytnę. Więc oktawy wyżej przechodzę i zaczynam tworzenie naszej melodii. No, jakoś nie brzmi to zbyt dobrze na razie. Układamy, co nam się podoba po prostu. Ja szczerze mówiąc teraz improwizuję, naciskam po prostu tak jakby pasujące nuty.
A nie, oczywiście, co brzmią mniej więcej coś takiego. Że nie pasują zupełnie, a to się ładnie zgrywają z naszym głosem. Słyszeliście, właśnie to się nie zgrało. Jak widzicie, już mamy ułożoną naszą melodię. Ja sobie ją wytnę. Nową warstwę tworzę, którą nazywam Lead. Dodaję nowego Nexusa. Nową warstwę Nexusa i wklejam właśnie nasz Lead. I wybieram dźwięk z bazy, który nam się podoba. W sumie mi się podoba, wybierzecie sobie, który wam się podoba. I oczywiście, który pasuje do reszty. To sobie możemy podglądać właśnie na song. Ten nie bardzo. Też nie. Też nie bardzo. No tak średnio. Będzie dobrze, tylko że zmienimy troszkę basik w tym momencie. Ten bas German Trumpet jakoś tak mi nie odpowiada. Wydaje mi się zbyt taki mocny. Z basem. No i dobrze, zobaczymy, jak to robi. Zbieramy jakiś wokal. Oczywiście tutaj się możemy bawić, prawda? Na nasze właśnie tak jakby playlisty możemy dodawać różne rzeczy. Ja sobie tutaj dodam jeszcze klapy. Tylko jedna z bardziej podstawowych klapów. I dodaję je na drugiej stopie i na czwartej stopie. Prawda? Co tu możemy jeszcze dodać? Hi-haty. Co drugą stopę. Co drugie uderzenie, tak jakby. I zobaczcie, jak to brzmi mniej więcej całość. Podniosę jedną kawę. Widzicie, możemy się właśnie tak bawić, dodawać różne rzeczy. W sumie to nie był taki jakby tutorial z tutoriali takich prawdziwych. To było po prostu pokazanie, jak zacząć się z tym bawić. Oczywiście jeszcze zostaje do zabawy. Zabawy to już w sumie nie jest zabawa, tylko ciężka praca z mikserem. Czyli tak zwany praca nad miksem, czy tam masteringiem, jak zwał, tak zwał. Przy file możemy sobie zapisać nasz kawałek. Tak, tutaj mam kilka zapisanych. Na przykład coś w stylu Happy Hardcore, co stworzyłem. Jak chcecie, to możecie tą melodię sobie skopiować i zrobić jakiegoś remixa. W sumie nawet bardzo fajnie było, jakbyście zrobili. Może potraficie, bo ja mam coś takiego, że umiem zrobić melodię i wychodzi mi według mnie dosyć dobrze, ale nie potrafię tego zrobić jako kawałek.
Nie wiem jak to skończyć. No zresztą zobaczcie, to jest właśnie w Happy Hardcore, czyli tempo 170. Według mnie nie brzmi tak źle. To już wy będziecie oceniać, to było na tyle w takim moim jakby mini poradniku. Czy wiem, czy nazwać poradnikiem? Taki tip po prostu dla was, jak możecie zacząć się bawić w FL Studio, ponieważ ja jak zaczynałem, to nie było czegoś takiego i trudno mi było się nauczyć zrobić tu cokolwiek. Dalej praktycznie nic nie umiem. Ja sądzę, że nic nie umiem. To co tworzę jest dla mnie biedne. Chociaż nie powiem, czasami mi się coś uda zrobić. No, to w takim razie to by było na tyle. Na razie do następnego. Trochę zwlekałem z tym poradnikiem, ale w końcu się udało.